Staramy się, by proces rekrutacji w komarch był szybki i przyjazny oraz żeby każdy z kandydatów otrzymał od nas informację zwrotną, którą po zakończonym procesie rekrutacji przekazujemy drogą mailową lub telefonicznie. Struktura komarch opiera się o działy, sektory powiązane z obszarem działalności firmy, w których realizowane są projekty dla różnych branży, np. finanse i bankowość, telekomunikacja czy IoT. Z tego względu, a także biorąc pod uwagę różnorodność stanowisk oferowanych przez firmę, procesy rekrutacji na poszczególne stanowiska mogą się od siebie różnić. Inaczej więc wygląda proces rekrutacji na stanowisko do księgowości, a inaczej na stanowiska programistyczne. Po otrzymaniu aplikacji bardzo szczegółowo analizujemy wszystkie informacje zawarte w formularzu aplikacyjnym, CV oraz liście motywacyjnym. Jeśli wynik preselekcji będzie pozytywny, to w zależności od stanowiska kandydat zapraszany jest na testy online lub jego aplikacja trafia bezpośrednio do kierownika prowadzącego rekrutację. Zwykle kolejnym etapem jest wstępna rozmowa telefoniczna na temat motywacji do pracy oraz istotnych kompetencji. Następnie kandydat zapraszany jest na dłuższą rozmowę przeprowadzaną przez potencjalnego przełożonego. Finalnie kandydat otrzymuje od nas informację zwrotną na temat wyniku procesu rekrutacji.